Ale proszę państwa, do was chciał specjalne życzenia jako ten dyrygent tej orkiestry, tej kapeli naszej podwórkowej z Tarnowa Opolskiego. Chciałbym dla wszystkich Tarnowian, dla wszystkich naszych słuchaczy, dla tych, co nas już słyszeli i słuchać będą po wszystkie czasy, no bo wiecie, my są bardzo znaną kapela, my nawet występowali poza granicami Tarnowa Opolskiego, ja w Koserowicach, Miedzianej. Ja w Miedzianej też my grali po ten, no w Walii Drugiej, Grudzice przecież, ten Hebziu, Utrata przecież, bardzo słynne nazwisko. Rzeszowice ostatnio, no właśnie, nie zapomnimy Pruszkowa, no właśnie. I chcielibyśmy tak specjalne takie życzenia z okazji zakończenia starego roku, rozpoczęcia nowego roku. Chcielibyśmy tak wam te życzenia złożyć. A kto składa? No my, nasza kapela podwórkowa z Tarnowa Opolskiego, na czele z naszym kolegą, bo kiedyś spotykał jedna babcia po występie, zatrzymuje, mówi... Panocku, mówi do Józka. Mówi, proszę pana, pan zapewne w pralni chemicznej pracuje. Mówi, nie, ja tu w kapeli grum. A mówi, dlaczego pan tatarka miał ten wasz bret? A Józek mówi, nie, to nie jest wasz bret, to jest nasz bret. Prawda? Więc takie kłopoty miał kolega Józek. No, ale on w pralni nie pracuje, gra na tarce, a więc Józek Eliasz gra na tarce, kolega Józek Obiorek na banjo. O, ważna figura, kolega Sitek na bębnie, który dzisiaj zastępuje kolegi Ciapka, Henryka Kokota, który wyjechał na turnę do Katowic, prawda? No i przestów się są. I dwóch Glęsków. Pietrek. I Tolek. Dwóch Glęsków. Dwóch Glęsków, tak. Ja na zakończenie chciałem państwu życzyć szczęśliwego przejścia ze starego roku w progi nowego roku. No i żeby jakoś się nie zdarzyło. Tak, wiecie, my jeszcze jedna piosenka. Jak w tej piosence. Jak te, no właśnie. Łota siwą chodzi, bo ta siwa może zaskoczyć. Popiertulka tak zwaną, no. Jak ją idę z knajpy do domu, potrzebuję trzech ze sobą. Jak ją idę z knajpy do domu, jak ją idę z knajpy do domu, potrzebuję trzech ze sobą. Dwóch mnie wlece za ramiona, trzeci drogam pokazuje. Dwóch mnie wlece za ramiona, trzeci droga pokazuje. Ludzie z Łokin wyglądają, myślą, że niedźwiedzia mają. Ludzie z Łokin wyglądają, myślą, że niedźwiedzia mają. A tu wleko napranego w marajsie okulanego. A tu wleko napranego w marajsie okulanego. Żonka mnie tyś pięknie witokaś, to był świnio opito. Żonka mnie tyś pięknie witą, kaś to był świnio opito. Zawarła mnie sielentami, cielęta mnie oblizały. A ja myślę, że to żonka do tych całus jak pieczonka. A ja myślę, że to żonka do tych całus jak pieczonka. Była to audycja Krystyny Ponieckiej w reżyserii Kazimierza Kowalskiego z 1974 roku pod tytułem Herod Jestem i kapela podwórkowa z Tarnowa Opolskiego.